Tłumy w Lubieniu Kujawskim obserwowały, jak najmłodszy burmistrz w naszym powiecie, Marek Wiliński, któremu udało się pokonać urzędującego od kilku kadencji Pawła Wiktorskiego, składa na sesji ślubowanie, tym samym oficjalnie rozpoczynając pracę na rzecz mieszkańców gminy. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu dzisiejszych uroczystości, z wyboru przewodniczącego, z wyboru wiceprzewodniczącego rady. Jestem bardzo zadowolony z frekwencji obywateli miasta i gminy Lubień Kujawski, którzy dzisiaj zaszczycili i przybyli na tą uroczystość. Powoduje to, że na radzie jak i na burmistrzu spoczywa teraz wielki obowiązek, poczucie odpowiedzialności, poczucie potrzeby spełnienia wszystkich obietnic wyborczych, które były podczas prowadzenia kampanii wyborczej podane tak aby za 4 lata móc wyborcom spojrzeć prosto w oczy i móc rozliczyć się z obietnic. Nowy burmistrz zapewnia, że nie będzie w gminie żadnej rewolucji. Chciałbym dokładniej przeanalizować funkcjonowanie wielu Elementów tej gminy i na pewno w sposób ewolucyjny poprawiać jej funkcjonowanie, tak aby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej. Podczas sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Wybrano też przewodniczącego Rady Miejskiej. Został nim Marek Małachowski, na którego zagłosowało 10 spośród 15 radnych. I w tym miejscu chciałbym zapewnić Państwa, że dołożę wszelkich możliwych starań, na miarę oczywiście moich możliwości i umiejętności aby ta praca w tej Radzie przebiegała w sposób spokojny, przede wszystkim stabilny i owocny. Przewodniczący złożył gratulacje burmistrzowi i zapewnił, że zrobi wszystko, by współpraca pomiędzy nimi układała się jak najlepiej.